Dzień dobry, ja się nazywam Martyna Woropińska i zapraszam Państwa na kolejne webinarium prowadzone w ramach inicjatywy 12 miesięcy tematycznych z portalem labi.pl, realizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Stowarzyszenie Labi. Jest z nami już dzisiaj, widzę, Agata Wyrowoda, dzisiejsza nasza ekspertka, bibliotekarka, animatorka, wykładowczyni, członkini Stowarzyszenia Labi. Aktywnie korzystająca z różnych narzędzi online, która dzisiaj opowie o tym, jak za ich pomocą można się spotkać i pokaże kilka z tych narzędzi, które są przydatne do pracy zdalnej z grupą, szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy ta praca zdalna dominuje u wielu z Państwa. W związku z tym zapraszam na dzisiejsze webinarium. Agata, Tobie oddaję głos, poproszę o to, żebyś się krótko przedstawiła i zaprezentowała to, co dzisiaj przygotowałaś. Dzień dobry. Ja nazywam się Agata Warywoda. Jestem bibliotekarką, trenerką. Tak sobie policzyłam, że ze światem bibliotek jestem związana mniej więcej od 10 lat. Pracowałam w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Teraz pracuję w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Współpracuję też z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego Psychoterapii w Rzeszowie. Jestem członkinią Stowarzyszenia Labib i we wszystkich tych miejscach moja praca wiąże się ze spotykaniem się z innymi ludźmi, a dokładnie z przygotowaniem, projektowaniem działań edukacyjnych i prowadzeniem warsztatów, spotkań. I tak sobie wyobrażam, że podobnie jak Państwo, do tej pory spotykałam się przede wszystkim twarzą w twarz i prowadziłam warsztaty i spotkania na sali szkoleniowej. W związku z pandemią trzeba było znaleźć sposób na to, żeby to spotykanie się przenieść do przestrzeni online. I dzisiaj o tym chciałabym opowiedzieć. O tym, jak się spotykać online, co się sprawdza, co się nie sprawdza i po jakie narzędzia sięgnąć, które narzędzia mogą być przydatne, żeby część naszej pracy takiej warsztatowej, związanej z edukacją, ze spotykaniem się, przenieść do przestrzeni internetowej. I mój pomysł, mój plan, intencja na dzisiejsze spotkanie jest taka, że chciałabym, żebyśmy po tym spotkaniu wspólnie umieli odpowiedzieć na takie trzy pytania. Pierwsze pytanie, gdzie się spotkać, czyli gdzie w internecie, gdzie online zorganizować takie spotkanie czy warsztaty. Drugie pytanie, jak zaangażować uczestników, bo na pewno łatwiej jest na sali szkoleniowej, czy spotykając się twarzą w twarz, zadbać o to zaangażowanie, zadbać o rundkę początkową, o integrację, o ewaluację. Więc chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili nad tym, jak online uczestników zaangażować, po jakie narzędzia sięgnąć. I trzecie pytanie, to pytanie o to, jak zebrać informacje od uczestników. Jak zbadać oczekiwania, jak zrobić ewaluację po zakończeniu naszego spotkania. Więc taki mam plan na dzisiaj, na nasze spotkanie. Będę sporo pokazywała prezentacji, postaram się też pokazać narzędzia od środka, jak one funkcjonują, ale też zaproszę Państwa do tego, żebyśmy wspólnie część tych narzędzi poznali i testowali. Zacznijmy od pytania o to, jak zebrać informacje od uczestników. I ja zapraszam Państwa do tego, o czym już wspomniała Martyna, żeby sięgnąć teraz po swój telefon albo po swój tablet, albo otworzyć nową stronę internetową. I zapraszam do tego, żebyście Państwo weszli na taką stronę, czyli żeby wpisać w wyszukiwarkę adres answergarden.ch łamane 123 9647. Można wejść albo na tą stronę internetową, albo jeżeli macie w swoich telefonach, tabletach czytniki kodów QR, to można po prostu telefonem szczytać ten kod, który jest poniżej. Dajmy sobie chwilkę, jakąś minutkę, dwie na to, żebyście Państwo mogli na tą stronę wejść. Teraz tą stronę pokażę, jak ona wygląda. Powinna się Wam pojawić taka bardzo prosta strona z pytaniem. Jakie spotkanie online chciałbyś zorganizować? Możecie dać znać mi na czacie, czy udaje się do tej strony dołączyć, czy udaje się ten adres wpisać. Ok, to zapraszam, żeby albo wpisać ten adres,
albo wczytać sobie kod QR. I kto, komu już się udało na tą stronę wejść, to zapraszam, żeby na to pytanie odpowiedział, czyli żeby pomyśleć przez chwilę, jakie spotkanie online chcielibyście zorganizować. Czy może spotkanie dyskusyjnego klubu, książki online, może warsztaty dla młodzieży, może jakąś debatę. Wpiszcie proszę odpowiedź. Kliknijcie przycisk Submit albo Enter na klawiaturze. Sobie sprawdzimy, jak działa zbieranie odpowiedzi na tej stronie. No i przede wszystkim sprawdzimy, jakie spotkania online chcielibyście organizować. Tak wygląda ta strona. Mam nadzieję, że... O, super, już jest bardzo, bardzo dużo odpowiedzi. Bardzo mnie to cieszy. To znaczy, że dobrze Wam idzie praca z tym narzędziem. Zobaczcie, że niektóre odpowiedzi są większe, inne mniejsze. Te odpowiedzi, które są największe, to znaczy, że są najbardziej popularne, że 15 osób chciałoby zorganizować spotkanie autorskie, dość sporo osób, dyskusyjny klub książki, co to jeszcze się pojawia, szkolenia, szkolenie webinar, warsztaty dla dzieci. Zapraszam, żeby jeszcze komu się nie udało, to żeby dołączyć na tą stronę i udzielić odpowiedzi na pytanie. Odpowiada się w bardzo prosty sposób, mianowicie w ten taki biały prostokąt wpisujemy odpowiedź i klikamy Submit po prawej stronie albo wciskamy Enter na klawiaturze. Dziękuję za Wasze odpowiedzi. Jeżeli ktoś choć przez chwilę wątpił, czy bibliotekarze są kreatywni, to właśnie ma odpowiedź, że tak są, ponieważ tutaj bardzo dużo odpowiedzi się pojawia. Debata o bibliotekach, wspólne czytanie, warsztaty dla bibliotekarzy, spotkanie dyskusyjnego klubu książki, warsztaty dla dzieci, dla młodzieży, warsztaty dla młodzieży na temat poezji. Świetne pomysły. Dużo pomysłów na spotkania online, natomiast widzimy, że jednak takim wiodącym pomysłem jest spotkanie autorskie. Spotkanie autorskie, potem kolejno warsztaty dla dzieci i spotkania dyskusyjnych klubów książki. Ja dziękuję za Wasze odpowiedzi. Wrócę teraz do prezentacji. I to narzędzie, w którym teraz udzielaliście odpowiedzi, nazywa się Answer Garden. Jest takim narzędziem właśnie do tego, żeby móc szybko zebrać informacje od uczestników naszych spotkań. To może być informacja zwrotna na zasadzie ewaluacji, tak? Co się podobało na przykład na spotkaniu, ale to też może być szybkie głosowanie. To może być też sprawdzenie wiedzy. W Answer Garden takim dużym plusem jest to, że jeżeli stworzycie takie pytanie, taką ankietę, to odpowiedzi może udzielać nielimitowana liczba uczestników jednocześnie, czyli bardzo, bardzo dużo osób może na to Wasze pytanie odpowiadać. I zobaczmy sobie teraz, jak taką ankietę, jak takie pytanie w Answer Garden przygotować, jak to narzędzie wygląda od środka. Jeżeli będziecie udzielać odpowiedzi na pytania albo wysyłać uczestnikom Wasze pytanie, to adres będzie wyglądał w ten sposób, czyli będzie adres strony / i numer dedykowany do Waszego pytania. A pytanie robimy w ten sposób. Wchodzimy na stronę answergarden.ch. Po prawej stronie mamy taki duży biały plusik i tym plusikiem tworzymy nasze pytanie. Strona jest w języku angielskim, ale jest bardzo intuicyjna. W zasadzie jedyne, co musimy wpisać tak na pewno, to temat. Jakby temat, czyli nasze pytanie, to o co chcemy zapytać. Możemy na przykład zapytać, zbadać, w jakim spotkaniu autorskim chcieliby uczestniczyć. Później mamy do wyboru takie opcjonalne rzeczy, które możemy dookreślać, bądź możemy zostawić takie, jakie są. Możemy wybrać sposób, w jaki będą uczestnicy odpowiadać. I tutaj do wyboru są w zasadzie dwa sposoby. Jest Classroom,
To znaczy, że uczestnicy mogą udzielić bardzo wiele odpowiedzi, nielimitowaną ilość, natomiast jedną odpowiedź mogą wpisać tylko raz. Natomiast w opcji brainstorm, w opcji takiej burzy mózgów, uczestnicy również mogą wpisać nielimitowaną liczbę odpowiedzi, natomiast jedna odpowiedź może pojawić się wielokrotnie. Docelowo dobrze jest zostawić tą opcję, czyli classroom. Kolejną rzeczą, którą możemy sobie tutaj ustalić, jest długość odpowiedzi naszych uczestników, czyli jakby ile znaków damy im do dyspozycji. To może być 20 znaków, jeżeli chcemy zapytać o coś, na co odpowiedź będzie krótsza, bądź 40. Możemy też podać adres e-mailowy i wtedy nasza ankieta, nasze pytanie nie pojawi się jako oddzielna strona internetowa od razu, tylko zostanie wysłana na nasz adres e-mailowy, który tutaj podamy. Wybieramy przycisk Create i gotowe, już tworzy się nasza ankieta, nasze pytanie. Żeby wysłać je do uczestników albo żeby to wyświetlić uczestnikom w trakcie warsztatu, w trakcie spotkania, możemy skopiować ten adres strony internetowej, pod nim jest właśnie nasze pytanie utworzone. Możemy też pobrać kod QR, tak jak ja to zrobiłam na początku. I jakby po zeskanowaniu tego kodu QR uczestnicy zobaczą tą stronę i będą mogli udzielać odpowiedzi. To, co jeszcze możemy zrobić w trakcie, to możemy administrować naszym pytaniem, naszą ankietą, czyli możemy na przykład ukryć jakieś odpowiedzi, które są niechciane. Możemy też zmienić temat. Temat, czyli nasze pytanie w zasadzie, możemy zmodyfikować na inne, zmienić długość odpowiedzi. Czyli w zasadzie wszystko to, co ustalaliśmy na początku, tworząc to pytanie, możemy też zmodyfikować, zmienić, pracując jakby już w tym narzędziu. Jak już zbierzemy wszystkie odpowiedzi, możemy też się podzielić tym, co zebraliśmy i zapisać to na przykład w formie zdjęcia. Myślę, że to jest bardzo proste, bardzo intuicyjne narzędzie. Wiem, że na poprzednim webinarium poznaliście narzędzie, które nazywa się Mentimeter i tam można robić dużo bardziej spektakularne jakby pytania i ankiety. Natomiast ja chcę dorzucić do waszego koszyczka z narzędziami właśnie Answer Garden. Jako takie narzędzie, które myślę, że pozwala szybko zbadać informacje, zbadać oczekiwania uczestników, czy sprawdzić wiedzę. Mam nadzieję, że będzie dla Was przydatne. I chciałabym teraz przejść do tej części, gdzie porozmawiamy sobie troszkę o tym, gdzie się spotykać online, po jakie narzędzia sięgnąć, żeby zorganizować na przykład prezentację, a po jakie narzędzia sięgnąć, żeby zorganizować warsztaty online. Jestem bardzo ciekawa, z jakich narzędzi już teraz korzystacie do spotykania się online. Dlatego zapraszam Was teraz do ankiety. Poniżej wymieniono przykładowe narzędzia do organizacji spotkań online. Zaznacz te, z których miałaś okazję korzystać. I można oczywiście zaznaczyć kilka z nich, bądź wszystkie nawet, jeżeli korzystali Państwo ze wszystkich. Już widzę, że Państwo odpowiadają. Tak, do tego też zachęcam. Jak wskażą Państwo narzędzia, z których Państwo korzystali, to poproszę na dole nacisnąć przycisk wyślij. Wtedy my będziemy wiedzieli, że ukończyli Państwo odpowiadać na te pytania. Te narzędzia, z których można wybierać, które można zaznaczać, to jest po pierwsze Click Meeting, po drugie pokój na Facebooku, po drugie narzędzie, które mam nadzieję, że dobrze wymawiam, Jitsi, po trzecie Skype, kolejne to jest Zoom, następne Evernote Line, Microsoft Teams i ostatnie Google Hangouts. Proszę w takim razie, zachęcamy do tego, żeby
podzielić się z nami taką informację, z których narzędzi Państwo do tej pory korzystali. Ja czekam, aż około 75% z nas, osób uczestniczących, wskaże odpowiedzi, wtedy zakończymy tą ankietę i poprosimy naszą ekspertkę o komentarz. Przybywa osób, które zagłosowały. Przypominam, że aby oddać pełen głos, to trzeba na końcu kliknąć poniżej na samym dole ekranu przycisk wyślij. Zbliżamy się do poziomu 75% osób uczestniczących. Pozostaje nam jeszcze 3%, w związku z tym zachęcam tych Państwa, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na nasze pytania w ankiecie, żeby odpowiedzieli. Ja powoli zaczynam odliczać od 5 do 0. 5, 4, 3, 2, 1 i kończę ankietę. Ostatnio czekam na 1%, być może się uda przekroczyć próg 75%. No, mamy 74, to nie jest zły wynik. Kończę ankietę, udostępniam Państwu wyniki i Ciebie, Agata, poproszę o to, żeby się skomentowała. Już sprawdzam. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie głosy. Okazuje się, że na pierwszym miejscu mamy Skype, na drugim ClickMeeting. Sporo osób, bo 59, korzystało z pokoju na Facebooku. To jest taka nowość dosłownie od paru dni. Widzę, że to też jest dla Was takim narzędziem dosyć znanym Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, który w zasadzie teraz funkcjonuje jako Google Meet. Natomiast najmniej osób zna Evernote Live i Jitsi. Wnioskuję z tego, że już albo często uczestniczycie w spotkaniach online, albo być może już takie spotkania organizujecie. Z tych wszystkich narzędzi ja dzisiaj chciałabym krótko omówić dwa. ClickMeeting i troszkę pokazać od środka, jak on wygląda. I Zoom. Dobrze. Więc przejdźmy dalej do prezentacji. Zacznę od ClickMeetingu, w którym dzisiaj się spotykamy i w którym pewnie już wielokrotnie uczestniczyliście w jakichś spotkaniach czy w webinariach. I chcę powiedzieć, że ClickMeeting jako taki oferuje nam możliwość jakby zorganizowania dwóch rodzajów spotkań i dwóch rodzajów pracy z uczestnikami podczas tych spotkań. Możemy zorganizować webinar i możemy zorganizować spotkanie, możemy pracować w takim trybie prezentacyjnym i w trybie spotkania, który jest bardziej interaktywny. Ja dzisiaj się skupię na tym trybie webinaryjnym, czyli opowiem o tym, jak krok po kroku zorganizować swój pierwszy webinar w ClickMeetingu. Z takich istotnych rzeczy, jeżeli chcemy zacząć pracę z ClickMeetingiem, zorganizować swoje pierwsze spotkanie, warto skorzystać z wersji bezpłatnej. Ta wersja bezpłatna może pomieścić do 25 osób. Jest na 30 dni, chociaż dałam tutaj znaki zapytania, ponieważ to w trakcie pandemii się zmienia. Był taki czas, że wersja bezpłatna była skrócona do 30 dni. I co my możemy w tym ClickMeetingu robić? Z takich podstawowych rzeczy, no to jest to, co dzieje się teraz, czyli uczestnicy mogą widzieć, słyszeć prowadzącego, mogą pisać na czacie, natomiast prowadzący z takich podstawowych rzeczy może udostępniać prezentację, film z YouTube'a, może udostępnić pulpit, czyli pokazywać na przykład narzędzia od wewnątrz. Mamy też do dyspozycji ankiety. Natomiast mamy też bardzo dużo takich funkcji dodatkowych i żeby sprawdzić, która funkcja jest dostępna w jakiej ofercie jakby ClickMeetingu, w jakim programie, trzeba wejść sobie na tą stronę internetową, na cennik i tam jest wszystko bardzo ładnie wyszczególnione. Z takich funkcji, które są, myślę, warte uwagi, jeżeli będziemy chcieli już organizować dużo tych spotkań w ClickMeetingu i na przykład dzielić się z nimi na naszych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych, to fajną opcją jest to, że w ClickMeetingu możemy robić transmisję naszego webinarium na Facebooku bądź na YouTube. Możemy webinarium nagrywać, możemy zapisywać rozmowy z czatu. Są też takie funkcje, które ułatwiają nam pracę w tym sensie, że jakby automatyzują, tak?
Możemy wysyłać automatyczne certyfikaty uczestnictwa dla uczestników. Mamy też bardzo fajną opcję komunikacji mailowej z uczestnikami. Możemy wysyłać przypomnienie o webinarze, możemy wysłać mail z podziękowaniem. Jest też taka opcja, jeżeli mamy wykupione takie konto, czy korzystamy z takiego konta, że na przykład zarejestruje się nam 500 osób, a może skorzystać tylko 100, tak? Więc my wtedy możemy wysłać maila do osób, które się zarejestrowały, ale nie wzięły udziału w naszym spotkaniu, w naszym webinarze. Więc myślę, że to jest ciekawe pod względem takiej automatyzacji i ułatwienia sobie troszkę pracy. Jak stworzyć webinar? To w zasadzie są takie cztery kroki. Musimy oczywiście założyć konto. Istotne jest to, że konto w ClickMeetingu zakładamy jakby dwuetapowo, czyli przyjdzie nam link aktywacyjny na maila, z którego musimy skorzystać. Potem trzeba zaplanować webinar, ustalić, jak on się będzie nazywał, czy będzie na żywo, czy będzie automatyczny. Następnie zaprosić uczestników i w końcu przygotować pokój webinaryjny. I chciałabym teraz spróbować pokazać Wam od środka, jak to wygląda, tak? Czyli jak krok po kroku stworzyć taki webinar. Udostępnię teraz pulpit. Tak wygląda ClickMeeting od środka, tak wygląda ta strona, na której pracujemy. Mamy tutaj duży zielony przycisk, którego nie sposób przegapić, stwórz wydarzenie. I właśnie po tym przycisku sięgamy, jeżeli chcemy przygotować nasz webinar, wybieramy opcję przygotuj webinar. Pojawia się taka formatka, którą trzeba wypełnić, żeby ten webinar przygotować. Musimy wypełnić szczegóły, zdecydować, jak będzie wyglądała poczekalnia, czyli to, co widzą uczestnicy, zanim dołączą do spotkania. Ważną rzeczą jest rejestracja, też sobie tutaj dookreślimy, jak ta rejestracja ma wyglądać. Jak w ogóle ma wyglądać nasza strona z webinarem, zaproszeniem na webinar? Ewentualnie możemy się zająć automatyzacją. Więc spróbujmy teraz krok po kroku przygotować sobie taki pierwszy webinar. Pierwsza rzecz to nazwa pokoju. Musimy jakoś ten nasz pokój nazwać i nazwać tak, żeby nasi uczestnicy wiedzieli, o czym to nasze spotkanie będzie. Co jest istotne, ta nazwa, którą wpiszemy tutaj, pojawi się też w linku, który będziemy wysyłać, żeby zapraszać uczestników. Po nazwie pokoju musimy wybrać, jaki ten pokój będzie. W 99% będziecie wybierać pokój określony czasowo, czyli wtedy będziemy robić webinar na żywo w czasie, który sobie wybierzemy, tak? Czyli na przykład zaplanujemy, że dzisiaj 25 maja o godzinie 14:00 rozpocznę swój webinar. Do dyspozycji mamy też pokój automatyczny. W przypadku pokoju automatycznego też robimy webinar określony czasowo, czyli on będzie w jakimś określonym czasie się rozpocznie, natomiast nie będziemy go prowadzić na żywo, tylko uczestnicy dołączą i jakby automatycznie odtworzy się coś, co nagraliśmy wcześniej. Czyli mamy tą opcję automatyczną, może być też webinar na żądanie, wtedy on się nie odbywa o żadnym określonym czasie, tylko jest jakby przygotowany, nagrany i w każdym momencie, kiedy nasz uczestnik będzie chciał ten webinar sobie odtworzyć, to będzie mógł go wysłuchać. Natomiast w większości przypadków będziemy robić webinary określone czasowo. Potem musimy wybrać rodzaj dostępu. W większości przypadków jest tak, że webinar jest dostępny dla wszystkich. To znaczy, że po utworzeniu pokoju jest link i wysyłamy ten link do uczestników i jakby każdy, kto ma link do rejestracji, się zarejestruje, to może w tym webinarze uczestniczyć. Natomiast jeżeli chcemy mieć taką dużą kontrolę nad tym, kto się w ogóle rejestruje na nasz webinar, kto będzie w nim uczestniczył, możemy wybrać opcję hasła. I wtedy w webinarze wezmą udział tylko te osoby, które mają to hasło. Wiem, że są biblioteki, które wykupują ClickMeeting po to, żeby organizować spotkania autorskie z projektów, ale tylko
dla swoich czytelników, co w jakiś sposób jest zrozumiałe, czyli jakby nie chcą, żeby te spotkania były dostępne dla wszystkich, dla każdego, kto będzie miał link, tylko chcą nad tym jakby panować i wtedy dobrą opcją jest właśnie wybranie dostępu przez hasło. Więc wypełniamy sobie takie podstawowe rzeczy, jak przygotować nazwę pokoju, rodzaj dostępu. Potem decydujemy, jak będzie wyglądała poczekalnia, co się będzie w niej pojawiało. Wszystkie rzeczy, które się pojawiają, możemy sobie dowolnie edytować przez taki przycisk ołówka. Teraz podobnie jak w Wordzie możemy wpisać, na co mamy ochotę, to po co chcemy, żeby się pojawiło w naszej poczekalni i akceptujemy takim zielonym przyciskiem. Jeżeli chcemy, żeby tutaj pojawiały się jakieś dodatkowe rzeczy, to zawsze po lewej stronie mamy takie pole, które możemy złapać i przesunąć, umieścić tutaj w tej części, którą edytujemy. Czyli możemy jakby dowolnie spersonalizować, jak będzie wyglądała ta nasza poczekalnia. Następnie ustalamy, jak będzie wyglądała rejestracja. Tutaj w domyśle zazwyczaj pojawia się pole z wpisaniem imienia i pole z wpisaniem adresu mailowego. Te dwa pola są potrzebne, żeby ktoś mógł na naszym webinarium się zarejestrować, ale my też możemy dowolnie, ponownie tutaj z paska po prawej stronie, przenosić pola, które chcemy, żeby się pojawiły, tak? Czyli możemy dookreślać, co my chcemy, żeby podczas rejestracji nasi uczestnicy podali. Możemy na przykład chcieć, żeby wpisali, w jakiej instytucji pracują, tak? Na przykład, czy do jakiej instytucji przynależą. Istotną rzeczą jest to, że wpisując te elementy do naszej rejestracji, decydujemy, czy one są wymagane, czy nie. Jeżeli ja kliknę, że to jest wymagane, to znaczy, że osoba, która się będzie rejestrowała, musi podać te informacje, bo inaczej się nie zarejestruje na nasze webinarium. Klikamy zapisz i pojawia się nam takie pole do wpisania instytucji. Ona ma zieloną gwiazdkę tutaj obok, to znaczy, że jest właśnie takim polem, które jest wymagane. To dowolnie możemy sobie przenosić elementy właśnie z tej strony, żeby dookreślić, jak ta nasza rejestracja będzie wyglądała. Kolejno możemy zadbać o wygląd, o to, jak będzie wyglądała i rejestracja, i poczekalnia. I tutaj taką chyba najistotniejszą rzeczą jest to, że możemy wgrać swoje logo, tak? Logo swojej biblioteki, swojej instytucji. Ja teraz wgram logo Labibu. Możemy je sobie tutaj pomniejszyć, powiększyć i widzimy, że ono się wtedy pojawia, jakby nie ma już loga ClickMeetingu, tylko jest logo naszej instytucji i w ten sposób jakby możemy spersonalizować, jak wygląda strona zapisu i strona i poczekalnia. Czyli w momencie, kiedy uzupełnimy te wszystkie elementy, klikamy sobie w prawym dolnym logu utwórz i zaproś. Utwórz i zaproś. Pojawia się napis doskonale. ClickMeeting nas pochwalił, że utworzyliśmy webinar. I teraz jak zaprosić inne osoby na to nasze spotkanie, na ten nasz webinar. Wracamy do strony głównej w ClickMeetingu. Widzimy, że ten nasz webinar jest tutaj zapisany. Po prawej stronie mamy taki przycisk działania i pod spodem szczegóły, więc wchodzimy sobie w szczegóły. I teraz mamy tutaj, widzimy takie dwa istotne linki. Jest link, który się nazywa adres pokoju i z tego linku będziemy korzystać, żeby przygotować nasz pokój. Jest też link, który się nazywa adres formularza rejestracyjnego. I kopiując ten link, jest takie miejsce, pod którym uczestnicy naszego webinarium będą się mogli na to webinarium zarejestrować. Czyli trzeba skopiować adres formularza rejestracyjnego i wysłać go do tych osób, które chcemy, żeby widziały o webinarze, albo wkleić w zapowiedź webinaru. Więc jeżeli chcemy zaprosić innych, to wchodzimy w szczegóły naszego spotkania.
i korzystamy z linku, który się nazywa adres formularza rejestracyjnego. Natomiast jeżeli chcemy przygotować nasz pokój, czyli wgrać tam prezentację, przygotować ankiety, korzystamy z linku, który nazywa się adres pokoju. Klikamy w ten link. Pojawi się nam okienko z takim pytaniem, czy chcemy rozpocząć wydarzenie, czy chcemy przygotować. Wybieramy przygotuj wydarzenie i jesteśmy jakby w środku pokoju webinaryjnego. Jeżeli ktoś z Was, ktoś z Państwa często uczestniczy w webinarach i jakby nie widział nigdy, jak wygląda od środka ten pokój, to wygląda on mniej więcej tak. Po lewej stronie jest taki pasek, który możemy wykorzystać do tego, żeby ten nasz pokój webinaryjny przygotować. Możemy wgrać prezentację, możemy udostępniać tablice, możemy poćwiczyć sobie udostępnianie pulpitu, możemy przygotować ankietę. Tak to wygląda od środka. Ja wrócę teraz do prezentacji. Chcę powiedzieć, że mamy oczywiście za mało czasu, żeby bardzo dokładnie zająć się click meetingiem i tym, jak przygotowywać te spotkania. Natomiast chcę Was zostawić z takimi wskazówkami od samego click meetingu. Na blogu click meetingu jest bardzo dobrze opisane, czym jest webinar, czym różni się webinar od spotkania, jak przygotować pokój, jak wygrać prezentację. Więc zachęcam do tego, żeby sobie to przeczytać, potestować, no i żeby stworzyć taki pierwszy webinar, pierwsze spotkanie. Ja Click Meeting i webinary traktuję jako takie narzędzie do tego, żeby się spotykać bardziej wtedy, kiedy chcę zrobić prezentację albo chcę o czymś opowiedzieć. Na przykład spotkanie autorskie wyobrażam sobie jako takie coś, co mogłoby się odbyć na Click Meetingu. Natomiast jeżeli chcę zorganizować warsztaty, takie warsztaty, które są interaktywne, które są dla mnie trochę namiastką pracy na sali szkoleniowej, to sięgam po Zoom. Też w ankiecie zaznaczyliście, że mieliście do czynienia z Zoomem. To jest narzędzie, które jest inaczej niż Click Meeting. Jest w języku angielskim, ale jest dosyć intuicyjne, więc zachęcam, żeby popróbować. I teraz tak, w Zoomie, jeżeli korzystamy z wersji bezpłatnej, to możemy zaprosić do 100 osób. Jeżeli korzystamy z wersji bezpłatnej i robimy spotkanie w grupie, czyli jest więcej niż dwie osoby, to czas na spotkanie to 40 minut. Natomiast jeżeli na przykład organizujemy konsultację jeden na jeden, to wtedy w tej wersji bezpłatnej mamy czas nielimitowany. Co do tego ograniczenia do 40 minut, można to jakby obejść w ten sposób, że przygotować sobie kilka spotkań, tak? Bo jakby w Zoomie przygotowujemy tak zwane meetings, czyli spotkania. Można przygotować kilka spotkań, na przykład pierwsze 40-minutowe może być takim spotkaniem jakby rozgrzewką, a kolejne może być już pracą właściwą. W Zoomie uczestnicy i prowadzący mogą się widzieć, słyszeć, mogą pisać na czacie, przesyłać pliki, mogą udostępniać swój ekran, czyli to jest dla mnie taka różnica między Zoomem a Click Meetingiem, że Zoom jest dużo bardziej interaktywny, czyli jakby wszyscy możemy się widzieć i słyszeć, uczestnicy również mogą udostępniać swój ekran, pokazywać, na czym teraz pracują. I co najważniejsze, jakby coś, co sprawia, że ja sięgam po Zooma, to jest funkcja tak zwana breakout rooms, czyli wysyłanie uczestników do mniejszych pokoi. I to jest dla mnie taka namiastka pracy w grupie. I co jest istotne, jak już decydujemy się na pracę w Zoomie, czy w wersji bezpłatnej, czy w wersji płatnej, to tą funkcję breakout rooms trzeba sobie uruchomić. Trzeba wejść w zakładkę ustawienia dotyczące spotkań, zaawansowane, i tam będzie taka opcja, żeby włączyć sobie właśnie tą opcję breakout room, czyli opcję pokoi, co jest też istotne, w Zoomie nie wgrywamy żadnych materiałów, w Zoomie pracujemy na udostępnianiu ekranu, czyli jeżeli chcę pokazać na przykład Worda, pokazać prezentację, to po prostu udostępniam ekran. Tak wygląda tworzenie spotkania.
mamy opcję meetings, projektujemy, jakby tworzymy nowe spotkanie, wpisujemy sobie temat. I w zasadzie oprócz wpisania tematu i wpisania daty, czyli kiedy chcemy, żeby to spotkanie się odbyło, resztę możemy zostawić tak, jak jest docelowo. Nie musimy tam wiele zmieniać. Wybieramy opcję taką, żeby skopiować zaproszenie. Tak wygląda zaproszenie do pracy w Zoomie do pokoju. Ono jest bardzo, bardzo długie, ale może jakby te najważniejsze elementy tutaj są zaznaczone na niebiesko. Czyli kopiujemy czas, link, żeby dołączyć do Zooma, ewentualnie hasło i ID spotkania. Tak wygląda środek Zooma i najważniejsze funkcje. Mikrofon i wideo, jeżeli są przekreślone, to znaczy, że ich nie ma, tak? Że jesteśmy wyłączeni z dźwięku i z obrazu. Mamy funkcję czatu, mamy funkcję taką jakby wyróżnioną na zielono, funkcję udostępniania ekranu i tutaj jest ta funkcja dla mnie najważniejsza, czyli właśnie dzielenia na pokoje, wysyłania osób do pracy w mniejszych grupach. Tutaj jest screen z tego, jak sobie włączyć właśnie tą opcję pokoi, tak? Czyli ustawienia dotyczące spotkań i trzeba zaznaczyć na zielono, że chcemy mieć aktywne breakout room. Tutaj też jest pokazane, jak te pokoje robić. Co jest ciekawe, możemy te pokoje nazywać, tak? Czy ja mogę sobie nazwać, że to będzie grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Ustawiam, jak długo uczestnicy będą w tych pokojach pracować, zanim wrócą do głównego ekranu. I co jest fajne, to kiedy wysyłamy uczestników naszego spotkania, naszych warsztatów do tych pokoi, możemy do nich wysyłać wiadomości, na przykład zostało Wam 5 minut do zakończenia pracy. Tu jest przykład, jak przykład ze spotkania z dyskusyjnego klubu książki właśnie na Zoomie. I przykład z warsztatów dla bibliotekarzy, też realizowanych właśnie na platformie Zoom. Dobrze. Z przerażeniem patrzę na czas, ponieważ przygotowałam jeszcze sporo rzeczy, a ten czas nam się troszkę kurczy. Więc przejdziemy teraz do tej części dotyczącej, jak angażować uczestników, i postaram się pokazać narzędzia, które mam nadzieję, że pomogą Wam w tym angażowaniu. Ankietę pominiemy. Często, nie wiem, czy Wy możecie dać znać na czacie, czy jeżeli prowadzicie spotkania albo warsztaty, to czy korzystacie z kart metaforycznych, takich jak Dixit albo Double. Ja często z takich kart korzystam. Uważam, że to jest najbardziej prosty sposób na to, żeby rozpocząć spotkanie albo szkolenie, albo warsztat i je zakończyć. Chcę Wam pokazać sposób na to, jak takie karty przenieść do online'u. Możemy oczywiście, jeżeli mamy takie karty jak na przykład Dixit, możemy zrobić zdjęcia i przygotować z tych kart Dixit, z tych kart taki kolaż, który pokażemy naszym uczestnikom na takim spotkaniu online, albo możemy sięgnąć po Pexels, takie miejsce, w którym jest bardzo dużo bardzo ładnych zdjęć, i po jakiekolwiek narzędzie do tworzenia kolażu i przygotować coś takiego, jak ja przygotowałam tutaj, czyli taki bardzo prosty, krótki kolaż, gdzie jest 8 zdjęć ponumerowanych. Ja mogę wyświetlić taki kolaż. Na przykład teraz mogłabym Was zapytać, poprosić o to, żebyście wybrali kartę, która obrazuje Wasz nastrój. Albo żebyście wybrali kartę, dzięki której odpowiecie, dlaczego wybraliście zawód bibliotekarza. Tych pytań odnośnie kart może być bardzo wiele. I myślę, że to jest takie najprostsze narzędzie, żeby zacząć spotkanie. Zarówno stacjonarne, jak i spotkanie online. I tak jak powiedziałam, albo możecie porobić zdjęcia tych kart, które macie, albo możecie przygotować taki kolaż własnoręcznie. Kolejne narzędzie, które chcę Wam pokazać, nazywa się Well of Names. Jest to takie narzędzie, ja teraz pokażę je od środka.
Narzędzie, które jest takim trochę kołem fortuny i które służy docelowo do tego, żeby losować imiona uczestników, ale możemy je potraktować bardzo jakby uniwersalnie, powpisywać zamiast imion, na przykład słowa albo bohaterów literackich i potraktować je w taki sposób, że po prostu to, co zostanie wylosowane, będzie takim przyczynkiem do aktywności, że o to poprosimy uczestników. Ja spróbuję teraz wpisać tutaj, no powiedzmy, że wpiszę imiona, jakiekolwiek przykładowe imiona. A jeszcze istotna rzecz, że pracując w tym programie możemy sobie zmienić na język polski, tutaj w prawym górnym rogu. Możemy poszukać języka polskiego. Mamy wpisane imiona. I co jest z tym, jakby takich narzędzi do, takich jakby kół fortuny, takich narzędzi do kręcenia i losowania jest wiele, natomiast ja polecam to, ponieważ ono ma dosyć taką rozbudowaną opcję dostosowywania. Zobaczcie, możemy sobie dostosować, co się będzie działo podczas kręcenia tym kołem, na przykład czy pojawi się jakiś dźwięk, ile będzie trwał czas kręcenia, ile się pojawi nazw. Możemy dostosować, co się będzie działo po zakończeniu, czy będzie dźwięk, czy na przykład pojawi się konfetti. I co najważniejsze, z czego ja korzystam prowadząc warsztaty, możemy dostosować wiadomość, jaka się pojawi, czyli jakby spersonalizować, do czego my to koło użyjemy. Powiedzmy, że ja będę chciała. Wykorzystać to narzędzie do zrobienia rozgrzewki, więc ustawię taką wiadomość, opowiedz trzy ciekawe fakty o sobie. Kolejno jeszcze mogę sobie tutaj pobawić się kolorami. Mogę pozmieniać kolory na inne. W ten sposób się zmieniają. I co jest też fajne, mogę sobie wgrać obraz pośrodku koła. Tego obrazu może nie być wcale. Mogę wgrać własny obraz, na przykład logo swojej instytucji, biblioteki. A mogę wgrać jakiś obraz z galerii. Powiedzmy, że ja wgram książkę. Te zmiany zostały wprowadzone. Klikam, żeby się zakręcić kołem. Zaraz nam się wylosuje jakieś imię. O, padło na Martynę. I teraz mogłabym na przykład, tak, wyobrażam sobie, że prowadzę warsztaty i proszę Martynę, żeby się jakby zgłosiła i opowiedziała trzy ciekawe fakty o sobie. Tutaj dowolnie możecie wpisywać, jakie macie ochoty, to mogą być imiona, może być cokolwiek innego, mogą być słowa, możecie na przykład poprosić o skojarzenia z tymi słowami. Co jest też ciekawe, możecie wgrać obraz, czyli jakby zamiast pól ze słowami, z imionami, mogą być tutaj wgrane zdjęcia i możecie na przykład poprosić o skojarzenia związane z tym zdjęciem. Wracam do prezentacji. A więc to jest Well of Names, czyli takie narzędzie do docelowo do tego, żeby kręcić kołem, losować imiona, ale myślę, że możemy je potraktować bardzo uniwersalnie i wykorzystać podczas spotkań online. Kolejne narzędzie, Jamboard, to jest takie narzędzie, które pełni funkcję takiej wspólnej tablicy albo takiego wirtualnego flipchartu, bo jeżeli spotykamy się na sali szkoleniowej albo w bibliotece, to najczęściej mamy do dyspozycji kartki albo taki flipchart, który możemy wspólnie pisać. No jak to rozwiązać, pracując online? Możemy właśnie skorzystać z takiego Jamboarda, żeby go stworzyć dla naszych uczestników. My musimy mieć konto na Gmailu, tak? Czyli konto z końcówką gmail.com, natomiast nasi uczestnicy już nie muszą mieć tego konta. Czyli możemy taką tablicę wspólną udostępnić uczestnikom i możemy na tej tablicy robić wspólnie wiele rzeczy w tym samym czasie. Spróbuję pokazać, jak. Jak Jamboard wygląda od środka. Jeżeli jesteśmy zalogowani na naszym Gmailu, to tutaj po prawej stronie jest taki prostokącik podpisany aplikację Google i tutaj właśnie, tutaj jakby przewijamy sobie do końca i tutaj znajdziemy Jamboard.
Tak wygląda jakby taka tablica, na której pracujemy z tymi jamboardami. I co my tutaj możemy zrobić? Ja otworzę jakiś przykładowy. Dla mnie on, jamboard służy przede wszystkim, jest dla mnie takim odpowiednikiem flipchartu, czyli takiej kartki, po której normalnie bym pisała na warsztatach. Mogę tutaj przygotować krótką rozgrzewkę, poprosić uczestników, żeby wpisali imię i uzupełnili te karteczki. Po lewej stronie mam taki pasek, z którego mogę korzystać, żeby pracować na tym jamboardzie. Przede wszystkim mogę dodawać notatki. Mogę zmieniać kolor tych notatek. Wklejać je, przenosić, powiększać, pomniejszać. Mogę wgrywać zdjęcia albo z wyszukiwarki Google, tylko tutaj trzeba sprawdzić, jak nam się pojawi jakieś zdjęcie, czy my mamy do niego prawo, czy ono jest na wolnym dostępie, albo mogę wgrywać zdjęcia po prostu swoje własne z komputera. Też jakieś zdjęcie mogę przenosić, mogę pomniejszać, powiększać. Mogę się bawić tłem tego jamboardu, czyli mogę sprawić, że będzie zupełnie biały, pusty. Może być w kratkę, może być jakiś bardzo taki ciemny. I co najważniejsze, ja ten mój jamboard, tą wirtualną tablicę, wirtualną kartkę mogę udostępnić innym po to, żeby wspólnie na niej pracować. Wykorzystuję przycisk udostępnij. Tutaj wybieram, muszę zmienić na taką opcję, żeby z tego mogła korzystać każda osoba, która ma link i żeby ta osoba mogła być edytorem. Kiedy to ustalę, wstawię takie opcje, czyli żeby każdy mógł pobrać, każdy, kto ma link, mógł z tego korzystać i być edytorem. Kopiuję link, klikam gotowe, wysyłam ten link do uczestników i możemy wspólnie na Zoomie czy na ClickMeetingu, na takim jamboardzie pracować. Wróćmy do ekranu głównego. Pokażę Wam jeszcze przykłady, do czego to można wykorzystać. Może pełnić funkcję takiej kartki, wirtualnej takiej tablicy, gdzie na przykład uczestnicy będą w grupach pracować i charakteryzować jakieś narzędzie, tak? Jeżeli prowadzimy na przykład warsztaty o narzędziach. Ale może być też świetnym takim właśnie narzędziem do tego, żeby robić rozgrzewkę. Podczas warsztatów mogę do jamboarda wgrać zdjęcie i na przykład poprosić uczestników, żeby wybrali to zdjęcie, które oddaje teraz ich nastrój i przy tym zdjęciu przykleili karteczkę ze swoim imieniem. Do prezentacji. Myślę, że to jest takie narzędzie, które jest bardzo, bardzo jakby uniwersalne i od naszych potrzeb, tego, z kim my będziemy prowadzić spotkanie, kto na nim będzie, czy chcemy, żeby to bardziej się na przykład bawić dziećmi podczas spotkania, czy chcemy bardziej, nie wiem, zbierać wiedzę albo przygotować na przykład po spotkaniu taki poster podsumowujący, co na tym spotkaniu się wydarzyło. To bardzo to narzędzie polecam. I Jamboard jest takim narzędziem, właśnie taką wspólną wirtualną tablicą, na której możemy pisać. On należy do grupy tak zwanych Real Time Board. I kolejnym narzędziem, które należy do tej grupy, dla której jest dużo bardziej zaawansowane, jest Mural. Bardzo Wam polecam Mural, ponieważ ma ciekawe funkcje, już do takiej pracy takiej bardzo bardziej zaawansowanej, czyli możemy na przykład mierzyć czas. Mural działa bardzo podobnie do Jamboarda, czyli jakby jest taka wirtualna kartka, udostępniamy ją uczestnikom naszych spotkań i oni mogą na tym pracować. Możemy tutaj, i mural jest bezpłatny, normalnie przez 30 dni, teraz w trakcie pandemii jest bezpłatny przez dni 90. Z tych najciekawszych funkcji, do których Was jakby zachęcam, żebyście z nich skorzystali, to jest to, że możemy mierzyć czas pracy uczestników, czyli możemy ustawić taki timer. Możemy też przeprowadzić w muralu sesję głosowania. Powiedzmy, że robię spotkanie na przykład zespołu biblioteki, wypracowujemy 5 pomysłów do realizacji w przyszłym roku i z tych 5 mamy wybrać tylko 3.
uruchamiam sesję głosowania w muralu i mogą wszyscy uczestnicy spotkania zagłosować. I co jest też w muralu piękne, to to, że on ma mnóstwo spersonalizowanych szablonów. To są szablony do sesji kreatywnych, do różnego rodzaju burz mózgów. Bardzo dużo szablonów do tego, żeby wspierać pracę zespołową, robić integrację. Jeżeli chcemy tak jakby poważnie już w tym muralu pracować, możemy sięgnąć po szablon, dzięki któremu na przykład zaprojektujemy w bibliotece wspólnie z zespołem jakieś nowe działanie, ale w oparciu o potrzeby odbiorcy, czyli to są takie szablony związane z design thinking. Więc bardzo, bardzo polecam mural. Myślę, jakby patrzę na czas i myślę, że nie zdążymy jakby już popatrzeć od środka na to narzędzie. Kolejne narzędzie, które chciałabym Wam polecić, to jest StoryDice. To jest taka aplikacja. Myślę, że kojarzycie takie kostki StoryCubes, na których są obrazki, którymi jakby rzucamy i na podstawie tych obrazków, które wylosujemy, możemy na przykład snuć opowieść. StoryCubes ma swój odpowiednik w formie aplikacji, która jest płatna. Natomiast takim jakby bezpłatnym narzędziem do tego, żeby bawić się z kostkami podczas spotkań online, jest właśnie StoryDice. Bezpłatna aplikacja, którą pobieramy na telefon, potrząsamy telefonem albo tabletem, pojawiają się nam kostki i możemy na przykład uczestników spotkania poprosić o to, żeby się przedstawili za pomocą tych kostek. Albo żeby wspólnie stworzyć jakieś opowiadanie. Tak to mniej więcej wygląda. Możemy wybierać tło. Są tu też kostki związane tematycznie z Gwiezdnymi Wojnami. Są też kostki na przykład z kategorii dziecięce. Jeżeli ktoś by chciał zorganizować spotkanie, na przykład online, albo też stacjonarne, odnośnie praw człowieka, to chcę tylko podpowiedzieć, że StoryDice ma taki odpowiednik, bardzo ciekawy dla mnie, dotyczący właśnie kostek związanych tematycznie z prawami człowieka, więc jakby wrzucam jako inspirację. I chcę Wam jeszcze szybciutko opowiedzieć, jak ja wykorzystuję StoryDice w pracy takiej online z grupami. Tworzymy wspólnie opowiadanie, czyli proszę uczestników, wysyłam ich do pokoi na Zoomie, proszę ich, żeby mieli zainstalowaną aplikację, losują kostki i w wspólnym dokumencie, na przykład na Jamboardzie albo w dokumencie Google, każda osoba wpisze po kilka historii na podstawie tych kostek i tworzą wspólnie opowiadanie. I to jest do tego stopnia okazało się angażujące, że kiedy pracowaliśmy nad tym wspólnym opowiadaniem, ja jakby wchodziłam do pokoi na Zoomie z pytaniem, czy może potrzebujemy jakiejś pomocy, albo czy tak by, jak im idzie ta praca, to nikt mnie nie słuchał i jakby każdy mówił, wyjdź już w spokoju, bo my chcemy dalej pisać to opowiadanie wspólnie. Więc zachęcam Was, żeby to StoryDice potestować. Patrzę na czas i jakby sprawdzam z Martyną, bo myślę, że już musimy kończyć, tak? Jeżeli chodzi o ten nasz dzisiejszy narzędziownik i zawartość merytoryczną. Tak, ja kiwam głową i jakiś czas temu już jakby się pojawiłam również na wizji, ponieważ faktycznie czas naszego webinarium dobiega końca. Jest kilka pytań, które zostały zadane na czacie. To jest też taki moment, kiedy Państwo mogą faktycznie te pytania zadawać i my na jeszcze kilka z nich postaramy się odpowiedzieć. Ja w tym momencie włączam taką funkcję zadawania pytań. Polega ona na tym, że jak będą Państwo na czacie wpisywali pytanie, to proszę je oznaczyć takim przyciskiem ze znakiem zapytania. My te pytanie będziemy widzieć i w ten sposób będziemy na nie odpowiadać. Zadam w międzyczasie pierwsze z pytań, które zostało zadane właśnie w tym trybie, odszukując pozostałe, które wcześniej zostały zadane, publikuję te, które tutaj teraz jest. Pytanie od pani Joanny. Kto przydziela osoby do grupy w Zoom? Prowadzący czy uczestnicy sami mogą się dobrać? Agata, gdybyś mogła odpowiedzieć, a ja szukam pytań. Dobrze. Prowadzący. Prowadzący ma taką możliwość, żeby przydzielać osoby do grup. I w Zoomie jest tak, że możemy przydzielać uczestników automatycznie, czyli tak jakby Zoom losuje, to jest zawsze taki moment napięcia i takiego dobrego napięcia, z kim będę w grupie, kogo mi do grupy wylosuje, albo możemy jakby manualnie ustalić sami, kto będzie w danej grupie, tylko że to wtedy troszkę dłużej trwa.
Kolejne pytanie, które publikuję, brzmi: dla czytelników organizujemy wykład, spotkanie autorskie na Facebooku i czy nośnikiem może być Skype? Będzie to nasze pierwsze spotkanie online. Ja osobiście nigdy nie organizowałam spotkań online na Skype'ie, ale wydaje mi się, że z tego co pamiętam, Biblioteka w Piasecznie organizuje takie spotkania na Skype'ie, więc no, jakby wydaje mi się, że tak, że jest to takie narzędzie, które możemy wykorzystać. Ja zachęcam panią Elżbietę, żeby sobie odszukać właśnie fanpage Biblioteki w Piasecznie, bo wydaje mi się na 99%, że oni w ten sposób realizują spotkania nie autorskie, tylko spotkania DKK. Ale myślę, że jest to jakieś podobieństwo. Kolejne pytanie. To jest takie pytanie z kategorii przekrojowej. Jeśli zaczynamy dopiero pracę, to od jakiego narzędzia poleca Pani zacząć? Musiałabym tutaj, jakby, jeżeli zaczynam dopiero pracę, czyli jeżeli chcę pierwszy raz zorganizować spotkanie online, to ja zaczęłabym od Zooma. Dla mnie Zoom, mimo że jest w języku angielskim, jest bardziej intuicyjny do tego, żeby zorganizować spotkanie i zaprosić na nie uczestników. Ja osobiście od Zooma, ale to jakby każdy też. Kolejne pytanie od pani Marty. Czy Jamboard albo mural może być wklejony na grupie na FB, na Facebooku, na tablicy? Możemy wkleić link do Jamboarda albo do muralu. Nie wiem, jak to zadziała wtedy, co tam się pojawi, bo nigdy tak nie robiłam. Natomiast możemy też to, co już stworzyliśmy w Jamboardzie i w muralu, możemy pobrać jako PDF albo jako zdjęcie i wkleić wtedy, no, gdzie mamy ochotę. Czyli wtedy wrzucamy statyczny mural albo Jamboard z tym, co wypracowaliśmy. A jeżeli chcemy link do tych narzędzi, znaczy, to tak, jakby technicznie można to zrobić, ale nie wiem, jak to zadziała, bo jakby nigdy z tego nie korzystałam w ten sposób. Kolejne pytanie. Czy na Click Meeting ja mogę również widzieć uczestników, czy tylko oni widzą mnie? Na Click Meeting, czy mogę widzieć? Tak, można widzieć uczestników, ale to jest tryb nie webinarium, tylko tryb spotkań. I tam jest bodajże do 5 kamer maksymalnie, ale zachęcam, żeby wejść na właśnie na blog Click Meetingu, tam to jest bardzo dobrze opisane. Ja teraz z głowy pamiętam, że można, ale w trybie spotkań i do 5 kamer, czyli do 5 osób. To ja może uzupełnię, bo ja czasami korzystam faktycznie z tej funkcjonalności spotkań. W naszej wersji, taką, którą my mamy wykupioną w fundacji, może w takim spotkaniu uczestniczyć do 25 osób. O, super. Ale być może są różne faktycznie, więc jakby to warto sprawdzić. Kolejne pytanie publikuję. Czy w Wheel of Names można wykluczyć wylosowanie dwa razy tego samego pola? Można wykluczyć w ten sposób, że po wylosowaniu tego samego pola możemy je usunąć. Wtedy jak nam się pojawia odpowiedź, na przykład pojawi się imię Agata, to ja mam tam albo mogę zakończyć, albo mogę usunąć. I wtedy jakby automatycznie drugi raz tego samego pola nie wylosuję. Kolejne pytanie od pana Przemysława. Bardzo też ciekawe i myślę sobie, że ważne dla wszystkich. Czy osoby starsze poradzą sobie z Zoomem? Myślę, że sobie poradzą, bo też pokazywałam wam zdjęcie ze spotkania DKK. To na tym spotkaniu uczestniczyły osoby starsze. I tak, poradziły sobie. Część z nich jakby dzwoniła do nas, prosiła o takie wsparcie na etapie instalowania Zooma i wchodzenia na to spotkanie, ale tak, myślę, że bez problemu. Wiem też, że biblioteki robią dla osób starszych spotkania na Zoomie i myślę, że jest to do ogarnięcia, kolokwialnie mówiąc. To w Warszawie... Proszę, powiedz, Martyna. Ja tylko chciałam powiedzieć, że w Warszawie rozszalała się burza, więc być może słyszą Państwo takie zakłócenia, ale to jest po prostu deszcz walący o parapety, dlatego ja się wyłączam. I jakbyś chciała, Agata, tak naprawdę odpowiadać na te pytania, to ja je będę po prostu publikowała w tym momencie na bieżąco. Które narzędzie jest najbardziej przyjazne do przeprowadzania webinarium pierwszy raz? No to do webinarium Click Meeting, ponieważ webinary robimy w Click Meetingu. W Zoomie robimy bardziej spotkania i warsztaty. To jest też pytanie o to, co chcemy robić. Czy chcemy
pokazywać prezentację, żeby nas było widać, przede wszystkim nas jako prowadzących, a uczestnicy piszą na czacie i to jest takie bardziej statyczne, to wtedy click meeting. Jeżeli chcemy zrobić takie spotkanie bardziej interaktywne, żeby właśnie wysyłać uczestników do grup, żeby z tymi uczestnikami bardziej tak pracować jak na sali warsztatowej, to bardziej Zoom. O, to jest takie pytanie bardzo duże, jak przygotować spotkanie autorskie w Click Meeting. No to mniej więcej tak jak pokazywałam, tak krótko jakby w tych, trzeba założyć konto, trzeba sobie jakby przygotować, założyć konto, stworzyć wydarzenie, nazwać je, no i potem przygotować pokój, czyli do tego pokoju wgrać prezentację. No i zachęcam do tego, żeby sięgnąć po te materiały, które były podlinkowane w prezentacji. One też się pewnie pojawią w artykule z nagraniem z tego webinarium, czyli po to, co oferuje Click Meeting. On tam jakby krok po kroku mówi, jak przygotować spotkanie i o co zadbać. Czy w Zoomie po automatycznym przydzieleniu? Tak, można kogoś przenieść do innego pokoju. W Zoomie jest też tak, że prowadzący może wchodzić do pokojów i sprawdzać, jak tam uczestnicy pracują. Zoom, jak każda inna platforma, zwłaszcza teraz, czasem płata figle i na przykład zdarza się, że ktoś, my podzielimy ludzi, uczestników na pokoje i ktoś na przykład do pokoju jakby nie dołączy, tak? Bo Zoom go na przykład wyrzucił. Więc możemy potem jakby wrócić do tej pracy i tą osobę jeszcze raz do wybranego pokoju przydzielić. Przydzielić albo przenieść, tak. Czy też można ankietę zawiesić na stronie i osoby chętne mogą odpowiadać, gdy mają na to czas? Można zawiesić na stronie. To nie musi być w czasie takim rzeczywistym. Tam jak weźmiemy sobie opcję share, to mamy link albo mamy tak zwany ten dłuższy link taki do umieszczenia właśnie na stronie, więc tak, można. Jak najbardziej można zamieścić na stronie. Kolejne z pytań wcześniej zadanych dotyczy Click Meetingu. Czy te funkcjonalności, które pokazywałaś, są bezpłatne? Czy całe narzędzie Click Meeting jest bezpłatne? Tak, jakby w wersji bezpłatnej, tej podstawowej, możemy zaprosić do 25 osób. I szczerze powiedziawszy, teraz już nie pamiętam, które z funkcjonalności są w opcji bezpłatnej, a które nie, ponieważ już od jakiegoś czasu korzystam z opcji płatnej. Być może Martyna, ty umiesz mi jakby pomóc z tym pytaniem. Nagrywanie jest chyba w opcji bezpłatnej. Prezentacja, czat, ankiety, nagrywanie. To jest coś, co wydaje mi się, że na pewno jest w opcji bezpłatnej. Ja przyznam, że ja nie znam tych opcji bezpłatnych, ponieważ my też faktycznie korzystamy w fundacji z wersji płatnej, takiej, która ma więcej możliwości, więc to jest jakby, to wymaga sprawdzenia. Czyli na pewno prezentacja, tablica, udostępnianie pulpitu, ankiety i wydaje mi się, że nagrywanie, że to jest w opcji bezpłatnej. Tak, i tym pytaniem chyba byśmy tak naprawdę zakończyły, Agata, bo widzę, że na czacie już się pojawiały nowe pytania, te, które wcześniej zostały zadane, później również też się pojawiły. Przepraszam, jeszcze widzę jedno. Ja je wyświetlę, dlatego że jest kontynuacją poprzedniego. I to jest kontynuacja dotycząca pytania autorskiego na webinarium. Przepraszam, spotkania autorskiego i platformy dotyczącej poświęconej wykorzystaniu do wykorzystania takiego spotkania. Czy jest dzielenie ekranu, bo jest tylko prowadzących? Tak, w Click Meeting może być kilku prowadzących. I to, o co pani pyta, to jakby tak dla mnie to jest pytanie o to, nie o webinarium, tylko właśnie o spotkanie. O takie prowadzenie spotkania w trybie spotkania, w Click Meeting. Ponieważ ja się tym jakby nie zajmuję i nigdy nie robiłam takiego spotkania, to ciężko jest mi na to pytanie teraz odpowiedzieć, niestety. Na pewno jest tak, że może być kilka osób, ale myślę, Martyna, że ty chyba tak czuję, masz większą wiedzę w tym zakresie. Ja nigdy też nie organizowałam oczywiście spotkania autorskiego, natomiast jakby wyobrażam sobie, że takie spotkanie za pomocą Click Meetingu mogło być zorganizowane. To, czego
Państwo nie wiedzą, to to, że my dzisiaj jakby z Agatą nagrywamy z dwóch różnych miejsc w Polsce. No Ja tak. z Warszawy, Agata z południa Polski, czyli nie siedzimy w tym samym pokoju, w tym samym biurze i takich osób uczestniczących i prowadzących równolegle może być więcej. Na pewno trzy, a być może nawet więcej. W związku z tym prowadzenie takiego spotkania właśnie z autorem, który jest w innym mieście, nawet w innym kraju, nie stanowi problemu. Te ustawienia webinarium czy spotkania też można zmieniać, to znaczy prowadzących można widzieć w tej większej części ekranu, w której teraz Państwo widzą pytanie, tak, czy wcześniej widzieli prezentację, czy to, co pokazywała nasza ekspertka, natomiast można tak to ustalić, że osoby prowadzące będą widoczne właśnie w tej głównej części ekranu. Natomiast oczywiście do zadawania pytań do autora czy eksperta może służyć czat, czy ten tryb zadawania pytań, z którego my teraz korzystamy. I tym byśmy już naprawdę kończyły. Przeciągnęłyśmy czas webinarium o 9 minut, ale chciałam, aby Państwo jak najwięcej mogli poznać z tego, co Agata Warowoda dzisiaj dla Państwa przygotowała i żebyśmy też mieli szansę na to, żeby jak na najwięcej pytań odpowiedzieć. Agata, bardzo Ci dziękuję. Też widzę, że dziękują Ci uczestnicy naszego dzisiejszego webinarium na czacie. Tak jak wspomniałam, po zakończeniu tego webinarium powinni Państwo otrzymać maila z linkiem do certyfikatu. Te maile się generują automatycznie, ja nie mam takiej możliwości, aby je Państwu indywidualnie wysyłać, natomiast tak jak obiecałam wcześniej na czacie, sprawdzimy, co się stało z tymi mailami, które nie dotarły do Państwa po poprzednim webinarium. Być może będzie taka możliwość, żeby jeszcze raz je odtworzyć, ale tego nie mogę obiecać. Będziemy pytać się dostawcy platformy Click Meeting, co z tym można zrobić. Zachęcam też Państwa oczywiście do zajrzenia na portal Labib i tam w ciągu kilku dni postaramy się jak najszybciej pojawi się artykuł Agaty z linkiem do nagrania tego webinarium. W związku z tym będą, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytanie jeszcze dodatkowe, to zachęcam, żeby zadawać je za pośrednictwem właśnie portalu Labib. Przełączę jeszcze Agata na ostatni slajd, na którym zapisałaś kontakt do siebie, żeby go jeszcze wyświetlić uczestnikom. Ja Państwu bardzo dziękuję i Tobie, Agata, również za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Zapraszam, żeby do mnie pisać albo właśnie przez maila, albo przez Facebooka. I też chcę powiedzieć, że naprawdę zapraszam właśnie na nasz portal labi.pl, bo tam w tym artykule, oprócz nagrania, też opiszę te narzędzia, których dzisiaj nie zdążyłam jeszcze pokazać, więc myślę, że to taka dobra okazja, żeby tą wiedzę uzupełnić. Bardzo Państwu dziękuję. Do zobaczenia na jakichś kolejnych spotkaniach. Tak, dziękujemy i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnych webinariach i do poczytania na portalu Labib. Do widzenia. Tak.